Cześć ludzie, witajcie serdecznie, jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Info Ryukowo. Słuchajcie, chciałem robić częściej te odcinki informacyjne i tak też ostatni filmik informacyjny był jakiś tydzień temu. No i więc przyszedł czas na kolejny odcinek informacyjny. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku właściwie chciałem wam powiedzieć o tym, o możliwości dostania za darmo gier. Jakie to są gry, to za chwilkę powiem i jak to zrobić, żeby dostać te gry za darmo. Nie tylko gry w sumie za darmo. Za chwilę do tego przejdziemy, jednak najpierw chciałem się skupić na tym, co dzieje się na kanale. Otóż przez ostatni tydzień pojawiło się kilka odcinków. Jeszcze ta regularność moja nie jest taka, jaką bym chciał, aby była, czyli żeby codziennie się coś pojawiało, no bo na przykład dzisiaj w sobotę nie pojawi się prawdopodobnie nic, dzisiaj kiedy to nagrywam. Natomiast jutro mam nadzieję, że pojawi się i to inforiukowo, może nawet jeszcze dzisiaj w nocy się pojawi. Pojawi się też normalny odcinek, także powolutku ta regularność wraca. Słuchajcie moi drodzy, więc tak, mam nagrane dwa odcinki z Sherlocka Holmesa jeszcze oprócz tego, który został wrzucony. Problem jest taki, że w tym odcinku nie ma dźwięku. Ryuk zapomniał już jak się nagrywa, actionem i Action nie nagrał mi dźwięku z gry, nie zauważyłem tego, leciałem odcinek po odcinku, nagrałem 3 i dopiero się zorientowałem, że nie mam dźwięku. Musicie mi to wybaczyć, od 6 odcinka będzie już wszystko w porządku, natomiast te dwa muszę wrzucić bez tego dźwięku, bo w przeciwnym razie nie będzie w ogóle tego, bo nie mam jak wrócić, że tak powiem, do poprzedniego stanu gry. Mam też dwa jakieś stare odcinki z WOTA, kurde, i zastanawiam się, czy je wrzucić. Jeden to jest przegląd garażu w ogóle. Ten przegląd garażu to prawdopodobnie jeszcze raz nagram. A drugi to moje pierwsze wrażenia z czołgu T-45, który kiedyś tam w sierpniu chyba Wargaming rozdawał za darmo. I nie wiem, czy to wrzucić, szczerze powiedziawszy. Zastanawiam się. Co jeszcze oprócz tego mam? Nagrałem 3 odcinki z Duma. Także też coś tam będzie. Poza tym Wilcze Łowy się pojawią, bo mam też kilka odcinków nagranych i fajnie by było je wrzucić. Tak, słuchajcie moi drodzy, wróciłem do nagrywania i spadają mi suby. To jest dosyć ciekawe. Widać... No cóż... Widać, przyszliście i odchodzicie, bo... Nie wiem, bo stwierdziliście, że jednak nie chcecie ze mną być. Trudno. Tak. Tak wyglądają moje statystyki. Tych wyświetleń nie ma zbyt wiele dziennie, a też spada oglądalność, ale to dlatego, że po prostu pojawiają się nowe materiały. Wydaje mi się, że to przez to. Jeszcze zobaczymy sobie średni czas oglądania. 16%. No słabo. To jest wartość, która fajnie by było, gdyby była większa. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć, tak, oprócz tego? Aha, planuję jednak nową serię. Zastanawiałem się nad tym, czy zrobić tą nową serię. Stwierdziłem, że zrobię. Będzie to seria... właściwie to nawet dwie, można powiedzieć, serie. Bo jedna będzie z singla, a druga będzie z multi. Ale z jednej gry. Jaka to gra, to się przekonacie już w najbliższym tygodniu. Wystartowałem z czymś takim, co nazywa się Random Steam Key, czyli otwieranie paczek z kluczami do gier. Paczki takie można kupić na G2A bądź na innych takich stronach, na których można kupić klucze do gier. No i tak, planuję, że z tych kluczy, które pootwieram, będą nagrywane odcinki pojedyncze. Tak, żeby sprawdzić, co to za gra w ogóle. Pierwszy odcinek, 123 wyświetlenia, całkiem fajnie. Pamiętajcie, że w systemie kart macie ankietę. Ja wam pokażę, o co chodzi. Tutaj jest system kart, widzicie? Więcej informacji, klikacie to. Pojawiają wam się dwie ankiety. I tutaj możecie zagłosować,
Jedna jest ankieta z gier tych ze zwykłej paczki, druga z paczki premium. Możecie zagłosować tutaj, którą grę chcecie zobaczyć jako kolejną, abym nagrał. W każdym odcinku będzie się pojawiała ta ankieta i po prostu według waszych głosów będę nagrywał te odcinki. Chciałbym, żebyście wspólnie ze mną, że tak powiem, tworzyli tą serię i to wy decydowali, którą grę chcecie zobaczyć. Tak. Myślę, że to tyle tak z takich informacji ogólnych o kanale. Teraz sprawa, o której zacząłem mówić na samym początku, mianowicie darmowe gry i nie tylko, bo też są filmy, jest też muzyka, są też książki. Słuchajcie, ja już kiedyś o tym nagrywałem odcinek, były jakieś tam gry za darmo, tylko nie pamiętam teraz jakie. Było to chyba z 2 lata temu. Ale dzisiaj, jako że stałem na przystanku autobusowym i rzucił mi się w oczy plakat, to postanowiłem zrobić, jako że mam trochę już więcej subskrypcji niż wtedy, może więcej osób się zainteresuje tym, to postanowiłem zrobić ten filmik. Istnieje coś takiego jak Fundacja Legalna Kultura. Fundacja Legalna Kultura zajmuje się tym, aby szerzyć, że tak powiem, wiedzę na temat legalnych źródeł pozyskiwania, jakby to powiedzieć, legalnych źródeł pozyskiwania filmów, muzyki, książek, prasy, gier, tak, w internecie. Oni się tym zajmują, aby po prostu uświadamiać ludzi, że w internecie nie wszystko jest legalne, tak? Oglądanie filmów na jakichś serwisach jest czasami nielegalne, ściąganie z chomika jest nielegalne i tak dalej, i tak dalej. Ale co najważniejsze, prowadzą oni taką akcję, która nazywa się Kultura na Widoku. Kultura na Widoku to między innymi plakaty na przystankach autobusowych czy też tramwajowych, między innymi takie, jakby to powiedzieć, stanowiska w dużych miastach one są. Ja się z tym spotkałem w Warszawie, spotkałem się z tym w Krakowie na rynku. No i takie plakaty między innymi widzicie na przystankach autobusowych, tramwajowych, na których są pokazane, że tak powiem, zdjęcia okładek płyt, zdjęcia okładek książek, gier, i część z tych rzeczy, które są prezentowane, można pobrać za darmo. Skanujemy kod QR, przenosi nas na odpowiednią stronę i możemy tam uzyskać za darmo daną rzecz, która nas zainteresuje. Widzicie, tutaj jest przykład takiego plakatu. Ja chciałem wam powiedzieć o grach, które można uzyskać dzięki tej akcji za darmo. Mam tutaj otwarte 4 karty. To nie są rewelacyjne gry, powiedzmy sobie to szczerze, tak? Ale ta gra na przykład była w CD Action, ale może nie każdy kupił akurat CD Action, nie każdy ma tą grę i chciałby sobie uzupełnić bibliotekę swoich gier o ten tytuł. To jest wersja cyfrowa gry, nie mam zielonego pojęcia, czy to jest klucz na Steama, czy cokolwiek. Spójrzcie, tych gier naprawdę jest dużo. Tu teoretycznie podobno można zniżkę dostać na te gry. Ja nie wiem, jak to dokładnie jest, bo na przykład ta gra kosztuje 17 euro, co jest jakąś po prostu kwotą z kosmosu, moim zdaniem. Dużo taniej można kupić tą grę, tak? Jest naprawdę sporo tych tytułów. Nie wszystkie są bezpłatne, ja wyszukałem dla was te bezpłatne tytuły. Warto śledzić tą stronę, bo te gry się zmieniają. Kiedy ja pierwszy raz zaglądałem na tą stronę, inne gry były za darmo, teraz są inne. Jest to właśnie między innymi Knock Knock, jest to Nihil Umbra, jest to Elysium i jest to Joe Danger Megapack. Tak jak powiedziałem, nie są te tytuły jakieś rewelacyjne, ale na przykład Knock Knock jest bardzo ciekawą grą. Tu też mamy całkiem ciekawy horror. Tutaj jest jakiś survival horror, pierwszy raz o tym szczerze powiedziawszy słyszę, ale akurat tą grę sobie pobiorę. Zapewne ona będzie do pobrania z Box of Store.
czyli tutaj wpisujemy swój adres e-mail, akceptujemy regulamin i prawdopodobnie na maila przychodzi nam kod rabatowy, tak jak tutaj jest napisany, po czym wchodzimy sobie na stronę Box of Store, że tak powiem, kupujemy tą grę, ale wpisujemy kod rabatowy, który daje nam tą grę za darmo. Podobnie było ostatnim razem, kiedy to ja to kupowałem chyba przez move.pl i tam miałem te tytuły, które były za darmo. Tak, także to są cztery tytuły, myślę, że warte uwagi. Na pewno Knock Knock i Nihilumbra jest warta uwagi. To nie wiem, sprawdzę sobie, a to taka przyjemna platformówka, w której jeździmy na motorku. Tak, oprócz, tak jak powiedziałem, tego, że gry są za darmo, można na przykład posłuchać za darmo muzyki. Wybór w muzyce jest dosyć no, większy jest niż w grach, jeżeli chodzi o darmowe tytuły, bo naprawdę jest tutaj sporo tego. Widzicie sami zresztą, że jest tu sporo tytułów bezpłatnych. Mamy tutaj Florence plus Machine, plus, Jezu, język mi się plączy, na Spotify'u. Cały album za darmo można posłuchać. Co tu jeszcze było takiego wartego uwagi? Dla dzieci, muzyka z Wiedźmina jest niestety płatna. Folk tutaj mamy. Hip-hop, o proszę. Życie po śmierci, OSTR, bezpłatnie. Można posłuchać na stronie Tidal. Co jeszcze tutaj mamy? Muzyka poważna, to jak kogoś interesuje. Muzyka poetycka, Czesław śpiewa, jest niestety płatny, ale co tu jeszcze było takiego ciekawego za darmo? Iron Maiden, proszę bardzo, płytka Iron Maiden do posłuchania za darmo, kurczę, Ramonesi, Led Zeppelin, co tu jeszcze mamy, co? Red Hot Chili Peppers do posłuchania za darmo. No, myślę, że no każdy sobie znajdzie coś tutaj, coś ciekawego dla siebie, tak, za darmo i będzie mógł posłuchać. Tutaj mamy na przykład album Organka, Głupi, bardzo fajny album moim zdaniem. Rammstein, Mutter do posłuchania, także fajnie. Jest też kilka książek, które można pobrać sobie w formie e-booków za darmo, czy to na komórkę i w autobusie poczytać, czy w, no nie wiem, czy w domu na komputerze chociażby. Jest trochę tych tytułów bezpłatnych, jest też trochę płatnych. Oczywiście większość pewnie będzie interesowało te bezpłatne tytuły. No i filmy też są. Są też filmy, tutaj nie ma jakichś super rewelacyjnych tych filmów bezpłatnych, bo te lepsze są płatne oczywiście. Ferdy Durkę, Łowca Głów, proszę bardzo. Możecie na podstawie książki John Espo zobaczyć sobie w serwisie VOD.onet za darmo. Co tu jeszcze mamy ciekawego, co? O, Internat, całkiem ciekawy horror, można zobaczyć za darmo. Wojna polsko-ruska, co jeszcze mamy, Żegnaj, Pościg we mgle z Tommy Lee Jonesem. Także, no, myślę, że podobnie jak i z grami, i z filmami, i z książkami, każdy znajdzie sobie coś tutaj, coś, co będzie go interesowało. Pana Boga w ogródku, fajny całkiem film. Także no, myślę, że warto wejść sobie na tą stronkę Kultura na Widoku, aby sprawdzić. Ja link jeszcze wrzucę w opis. Link Kultura na Widoku też jeszcze wrzucę w opis, także będziecie sobie mogli zobaczyć. Boże, ale pieprze. Link Kultura na Widoku wrzucę do opisu i Legalna Kultura. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, będzie sobie mógł poczytać na ten temat i zainteresować się.
a na pewno warto, bo cztery gierki dają za darmo, więc warto. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ciekawe, czy w ogóle ktoś dotrwał do tego momentu, do samego końca. Mianowicie vlogi. Mam w planach nagrać jakieś vlogi. Tylko jeszcze nie wiem, czy to się w ogóle sprawdzi u mnie na kanale. Pierwszy vlog, jaki chciałem zrobić, to materiał, który dosyć dawno już był obiecany, czyli taki ogólny materiał o moim stanowisku pracy opowiedzieć. Czyli stanowisku do nagrywania, może nie pracy, bo pracuję gdzie indziej. To nie jest moja praca. Moim stanowisku do nagrywania, taki krótki vlog, taki wstęp. No, taki pierwszy krótki vlog o moim stanowisku do nagrywania. A drugi vlog już też mam pomysł na temat tego vloga. Także, no nie wiem, powiedzcie sami, co sądzicie o tym, aby Ryuk nagrywał vlogi. Tak, dobra, to chyba będzie na tyle. Wszystko, co chciałem przekazać w tym tygodniu, przekazałem, także aż z wrażenia po prostu mnie lampka prześwietliła. Mam taką osłonkę tutaj na lampkę, żeby mi za bardzo ryja nie prześwietlała. No właśnie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zainteresujecie się stroną Kultura na Widoku i pobierzecie sobie darmowe gierki. No i że zostawicie łapkę w górę i tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć.